Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o... No, o czym to dzisiaj sobie porozmawiamy, drodzy Państwo? Już spieszę z wyjaśnieniem. Pogadamy sobie o Państwu właśnie. A wiecie dlaczego? Bo Państwo w ogóle nie pomagają. Po prostu... Ja muszę zakładać sam wszystkie te multikonta na Radio Smalec, na Smalcze Runo, na wszystkich innych moich chujowych portalikach. Muszę wszystko sam robić. A ja już mam tego dosyć. Mam już tego kurwa potąd. Bo chcecie się tylko narzeć za darmo, a sami od siebie, żeby coś dać? To już niekoniecznie. Tu mamy pierdolone, chuj wam w dupę. Wypalić to wszystko ogniem! Do sztumy was kurwa bym wrzucił, tak samo jak tych hejkerów! Mało mam problemów? Mało mam? Jeszcze trzeba mi więcej! Na pewno, prawda? Fajnie jest wtedy tak komuś dowalić, żeby cała odpowiedzialność spadła tylko i wyłącznie na niego, czyli w tym przypadku na mnie. A ja jestem wielkim pisarzem. Jestem po prostu człowiekiem, który ratował ludzi przed złem tego świata, jakim są kobiety, które śmierdzą, niszczą i w ogóle są najgorsze, bo mają zmarszczki kołowe. A hejkery chcą mnie zabić oraz moją dobrodziejkę i se walą konia do tego. To jest ich właśnie celem, kurwa, to jest ich celem życiowym. Ja o tym wiem, bo jak ktoś pisze w klawiaturkę, to znaczy, że chcesz zabić i to jest dobitny dowód. I moja przyjaciółka i ja jesteśmy w niebezpieczeństwie. I oni sobie walą konia do tego, rozumiecie to? Rozumiecie to, tumany pierdolone? Ja jestem tego pewien, bo ja się znam na ludziach, bo ja tarot wykładam razem z moją sponsorką i karty nam powiedziały, że hejkery chcą naszej śmierci. To nie jest tak, że ktoś może śmiać się z tego, że jestem pierdolnięty i po prostu cytować moje słowa. Po prostu jest dokładnie odwrotnie. To oznacza chęć zabójstwa i ja się czuję zabijany i moja dobrodziejka też się czuje zabijana. A ja jestem takim dobrym człowiekiem bez skazy. Jestem niczym Zbawiciel i Bóg. Więc na sądzie ostatecznym tylko mnie będą chwalić. Mam taką nadzieję, bo wiem, jaki dobry, prawy i uczciwy byłem. A hejkery będą palone ogniem i będę to obserwował. Doczekacie się. Wszystko prędzej czy później wyjdzie. Mało tego, jestem tak dobry, że mogę podać kolejne rzeczy na mój temat, te pozytywne. Mianowicie ratowałem dzieci od złych bab w sądach i dawałem je mentalnie, tak mentalnie je przekazywałem, te dzieci, uciśnionym samcom. Tak więc można powiedzieć, że zostałem ich mentalnym ojcem i mesjaszem. Wiele mi oni zawdzięczają, te dzieci, jak i te samce tropiące, te pokrzywdzone męcizny. Widzicie, jaki jestem cnotliwy? Jestem także słowetnym poczytnikiem z niepoczytalnym piórem, więc jestem lepszy niż Sławek. A kobiety śmierdzą, niszczą, gwałcą i chuj kurwa, nie pozdrawiam.